Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. Witam po wakacyjnej przerwie. Przerwie, w której zachęcałem wszystkich słuchaczy do podjęcia wyzwania cyfrowego detoksu. W dzisiejszym odcinku podsumuję tą akcję. To podsumowanie będzie miało postać między innymi rozmowy z jednym z naszych słuchaczy, wytypowanym do tego po przysłaniu przez niego relacji ze swojego cyfrowego detoksu. O tej relacji będę chciał z nim porozmawiać. Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze Stoickim Spokojem. Zacząć chciałbym w pierwszej kolejności oczywiście od podziękowań. Ogólnie sformułowanych tym razem chciałbym podziękować wszystkim słuchaczom za słanie mi przez wakacje różnych zapytań. Poza relacjami z detoksu cyfrowego dostałem dużo zapytań do podcastu, w efekcie czego mogę powiedzieć, że mam już plan kilku czy nawet kilkunastu kolejnych odcinków, więc za to bardzo dziękuję. Dziękuję także za wszelkie niestoickie wyrazy zniecierpliwienia w oczekiwaniu na kolejne odcinki. Te akurat wyrazy zniecierpliwienia są dla mnie bardzo miłe, więc także bardzo za nie dziękuję. A teraz przystępuję już do dzisiejszego odcinka. Trzeba chyba tytułem wstępu powiedzieć, oprócz tego, co w ramach podsumowania, filozoficznego podsumowania cyfrowego idei, cyfrowego detoksu napisałem w moim ostatnim blogu, do lektury którego oczywiście zachęcam. Oprócz tego chciałem powiedzieć, że pewną ważną inspiracją do powstania idei cyfrowego detoksu są współczesne książki, między innymi książka Adama Altera Uzależnienia 2.0. Bardzo zachęcam do jej lektury wszystkich, którzy chcieliby sobie lepiej radzić z funkcjonowaniem w rzeczywistości cyfrowej. Dzięki tej książce można lepiej zrozumieć mechanizmy, które nas w tą rzeczywistość wciągają. Adam Alter opisuje to trochę w kategoriach walki Dawida z Goliatem. Bo z jednej strony jesteśmy my, użytkownicy tej cyfrowej, elektronicznej rzeczywistości, którzy potrzebują z niej korzystać na co dzień, do normalnego funkcjonowania. Nie wiemy albo nie uświadamiamy sobie, czy nie jesteśmy w pełni świadomi, że po drugiej stronie mamy nie jakąś anonimową osobę, autora danej aplikacji, programu czy platformy. Po drugiej stronie mamy armię specjalistów, którzy, jak to opisuje w ostatniej książce, też do której lektury bardzo zachęcam, ona odrobinę odbiega od tego tematu, o którym tutaj dzisiaj mówię, ale też zachęcam do jej lektury. Mam na myśli książkę Humankind Rutgera Bregmana. On mówi, że dzisiaj doskwiera nam coś, co sprawia, że zapominamy o tym, kim jesteśmy. To tak w skrócie zachęcając do tej książki. I w tej książce pisze między innymi takie zdanie, które zapadło mi w pamięć. They know what makes you click. Cytuję, bo czytam w wersji anglojęzycznej. Tłumacząc, oni wiedzą, ci specjaliści od ludzkiej psychologii, od ludzkiej neurologii, oni wiedzą, co zrobić, jak zaprojektować dany cyfrowy produkt, żeby nas skłonić do kliknięcia.
A więc po jednej stronie jesteśmy my z naszymi potrzebami, obawami, odruchami, które mamy, dlatego że jesteśmy żywymi istotami o określonej, ukształtowanej przez ewolucję biologii. I z tymi odruchami, których nie zawsze jesteśmy w pełni świadomi, jak działają. Jesteśmy do pewnego stopnia bezbronni wobec tej stojącej po drugiej stronie armii i armii specjalistów, która zastanawia się, co zrobić, żebyśmy kliknęli. I zazwyczaj klikamy. Co zatem zyskujemy dzięki cyfrowemu detoksowi? Oprócz tego, że w mniejszym stopniu dajemy się manipulować przez rzeczywistość cyfrową, jesteśmy bardziej świadomi tego, że nie musimy po pewne rzeczy sięgać. Niektórzy w efekcie cyfrowego detoksu uświadamiają sobie na swój temat pewne rzeczy, których nie wiedzieli. Na przykład, że cierpią na coś, co zostało określone przez psychologów współcześnie mianem nomofobii. Czyli to jest skrót od no mobile phobia. Takiego lęku przed nieposiadaniem telefonu. Fobii braku bliskości telefonu, w którym jest ten cały świat. Tak jakby telefon stał się częścią naszej duszy i bez niej nie możemy normalnie funkcjonować. Temu towarzyszą inne fobie, takie jak fobia przed brakiem informacji bieżących. Jesteśmy cały czas w kontakcie z newsami, które napływają na nas ze wszystkich stron i w pewnym momencie wydaje nam się, że bez aktualnej wiedzy, aktualnych informacji o ilości zachorowań na koronawirusa czy aktualnej debaty politycznej coś jakoś fundamentalnie tracimy. Nagle okazuje się, że na cyfrowym detoksie, kiedy tych informacji nie pobieramy znikąd, kiedy odstawiamy od siebie te cyfrowe narzędzia do ich pobierania, okazuje się, że niczego takiego wielkiego nie tracimy, a wręcz przeciwnie, coś właśnie zyskujemy. Tym w szczególności, co zyskujemy, jest przestrzeń na bycie ze sobą. Odzyskujemy w bardzo dużym stopniu siebie, bo zaczynamy słyszeć własne myśli, których normalnie nie słyszymy, a te myśli potrafią być bardzo cenne. Możemy zyskać inne rzeczy oczywiście także. Lista jest długa i każdy ze słuchaczy, który eksperymentował z cyfrowym detoksem, na pewno mógłby tutaj coś dorzucić. Jeden z moich znajomych stoików, który tego cyfrowego detoksu doświadczył, z którym eksperymentował, mówił na przykład, że bliscy jego byli bardzo wdzięczni jemu za jego cyfrowy detoks, albowiem komunikowali mu, że dzięki temu jest bardziej dla nich, mniej jest rozproszony, dużo trudniej jest mu się zirytować na cokolwiek, co sprawia, że jest dużo atrakcyjniejszym partnerem różnych wspólnych, rodzinnych, towarzyskich działań. Teraz już chciałbym oddać głos naszym słuchaczom. W pierwszej kolejności zapraszam do rozmowy z panem Ludwikiem Sienicą, który przysłał relację z cyfrowego detoksu do mnie i ja uznałem, że ona jest na tyle ciekawa, że zaproszę właśnie jego do udziału w podcaście i do tej rozmowy, którą z nim przeprowadziłem, do wysłuchania jej teraz zapraszam. A teraz witam już w podcaście ze stoickim spokojem pana Ludwika Sienicę, który przysłał do nas relację. Dzień dobry, panie Ludwiku. Dzień dobry. Pan Ludwik przysłał relację ze swojego eksperymentu z cyfrowego detoksu i zaprosiłem go, żeby opowiedział, jak mu poszło. Powiem tylko słuchaczom, że jednym z takich elementów, które w jego relacji zwróciły w szczególności moją uwagę, jest to, że on przystąpił do niej w sposób metodyczny. To znaczy zaczął od ustalenia pewnych zasad. Tam, ja o ile pamiętam, było 5 takich reguł, zasad, które były punktem wyjścia w praktykowaniu cyfrowego detoksu.
Dobrze, panie Ludwiku, zacznijmy może od tego, żeby pan powiedział coś o sobie, a potem do tych zasad przejdziemy. Dziękuję bardzo. Nazywam się Ludwik Sienica, mieszkam pod Poznaniem, pracuję w Poznaniu zawodowo, zajmuję się systemami kadrowymi i stoicyzmem bliżej zainteresowałem się w zasadzie rok temu, w czerwcu 2019 roku i systematycznie sięgam po lektury stoickie, dużo czytam na ten temat i w zasadzie codziennie praktykuję stoicyzm poprzez poranne wstawanie o 5:30 codziennie, przy weekendach może o godzinie 7 rano, tak żeby troszkę dłużej pospać, natomiast o 5:30 wstaję codziennie do 6 rano, czytam teksty stoickie. Przepraszam, że panu przerwę. Ta praktyka polega głównie u pana na czytaniu, tak? Tak. Na czytaniu początkowo zacząłem notować. Zauważam, że z tym notowaniem różnie bywa i różnie się u mnie sprawdza. Zawsze jest sposobność ku temu, żeby zanotować myśli. Natomiast ten poranny czas, no to jest czas dedykowany specjalnie lekturom stoickim i rozważaniom stoickim. A eksperymentował pan może? Przepraszam, że ja tak się dopytuję, ale od razu jak słyszę, że jakiś stoik praktykuje, to ciekawość wygrywa z możliwością wypowiedzenia się mojemu rozmówcy, więc przepraszam za to przerywanie, ale czy pan eksperymentował także może na przykład z takim porannym przeglądem siebie, czy tym, co w klasycznym stoicyzmie określa się mianem rachunku sumienia? Rano przeglądam sobie dokładnie takiego przeglądu wartości i tego, co jest w zasadzie najważniejsze w życiu, jakimi zasadami się kierować, jakie wartości chciałbym zrealizować może w danym dniu albo w perspektywie danego tygodnia. I wiedząc, co danego dnia mnie spotka, na przykład jakie będę miał spotkania w pracy albo jakie codziennie rano bolączki mogą mnie spotkać, to przypominam sobie role, w jakich przyjdzie mi występować i staram się myśleć adekwatnie o tym, że w danej roli będę musiał się zachować tak, a nie inaczej i że pomimo roli, w jakiej jestem, dalej żyję wśród ludzi i nie wszyscy do zdarzeń podchodzić tak jak ja. Czyli nie tylko lektury. Nie tylko lektury. Przyznam, że wcześniej nad ranem czasem jeszcze nie ma takiego skupienia i wtedy to rozważanie jest bardziej jest skuteczniejsze, bo jednak skupić myśli na tekście to tak dopiero jakiegoś rozruchu jednak potrzeba. Okej. Dziękuję. To proszę wrócić do swojej relacji. Oczywiście. Trafiłem na właśnie jednym z blogów wakacyjnych o wpis o cyfrowym detoksie i taka myśl, że wakacje, urlop jest dobrym momentem na to, aby podjąć się takiego wyzwania i zdecydowałem się przyjąć rzuconą rękawicę. W zasadzie od jakiegoś czasu zauważyłem, że dużo czasu poświęcam, zużywam patrząc w telefon i pobrałem aplikację, którą zmierzyłem czas spędzony z telefonem i zobaczyłem ku swojemu przerażeniu, że jest to czas powyżej około 6 godzin i się zastanawiałem, kiedy to wszystko się dzieje, skoro jestem w pracy i jestem w domu i z rodziną, a jednak ten 6 godzin gdzieś jednak jest. A oprócz telefonu przecież są dookoła nas jeszcze inne ekrany, w które też patrzymy, prawda? Więc do tych 6 godzin trzeba dodać jeszcze tamte ekrany, więc wtedy to się robi naprawdę dużo. Bardzo. Tak, cały dzień jest w zasadzie wypełnionym spoglądaniem w ekran, jakikolwiek. I tutaj, no i staram się ten czas redukować, ale on polegał raczej na redukcji niż na całkowitym pozbyciu się tych urządzeń
I jako, że był sezon urlopowy, przyjąłem, też zachęcony tym wpisem, przyjąłem wyzwanie, a wiedziałem, że nie uda się, jeżeli że nie będę w stanie tego zrealizować, jeżeli nie przyjmę jakichś zasad, czyli kiedy co nie jest nadużyciem. Złamaniem, co nie jest złamaniem. Co nie jest łamaniem, tak. I wiedziałem, że będą że i są wakacje i jakaś podróż jest, to na pewno mapa jest tym wyjątkiem, który usprawiedliwia korzystanie z telefonu. Na pewno... Przepraszam, że przerywam znowu. A czy były takie sytuacje, że pan sięgał po mapę i coś korciło, żeby skorzystać z telefonu w szerszym zakresie niż tylko z mapy? Były takie sytuacje? Oczywiście. Tutaj muszę powiedzieć, że w czasie podróży na wakacje, kiedy podróżowaliśmy z rodziną i członkowie jechali drugim samochodem, no to jednak WhatsApp i komunikator był używany po prostu, żeby się ze sobą komunikować. I nie zawsze służyło to krótkiej relacji, jedziemy prosto w prawo czy w lewo i za ileś kilometrów skręcamy do stacji benzynowej, tylko jeszcze wymiana jakichś informacji, jakichś memów i ogólnie żartów w podróży. Także tutaj to było, to się zdarzyło, ale oczywiście, jeżeli już ten telefon miałem, to były pokusy, żeby sięgnąć szerzej, no w końcu, jeżeli już jest ten telefon odpalony, no to przecież nic się nie stanie, jeżeli choć na chwilę zerknę po coś. I dlatego też starałem się pilnować tego, że używam w konkretnym celu i często, kiedy brałem już ten telefon, to przypominało mi się, co Marek Aurelius w swoich rozmyślaniach pisał do samego siebie o celowości działania i o tym, by każdemu działaniu, które podejmujemy, przyświecał jakiś cel i żeby to działanie realizowało jakąś wartość, służyło realizacji jakiejś cnoty i wzmocnieniu. I często takie pytanie i odpowiedź na to pytanie doprowadza do tego, że w zasadzie ten telefon nie jest potrzebny do innych celów niż do tych, do jakiego miał być. No dobrze, ale w takim razie odrobiny tylko zmieniając temat, ale pozostając w tym głównym wątku celowości. To znaczy, że jak w panu się pojawia ochota czy zachcenie, żeby na przykład zjeść sobie kawałek szarlotki z kawą. Ja miewam takie zachcenia, no to nie jest działanie, które służy wzmocnieniu cnoty w człowieku. To znaczy, że mamy w ogóle wszelkiego tego rodzaju zachcenia w sobie powściągać? Niekoniecznie powściągać, co umieć je opanować. Bo no pan, jak najbardziej pan nie je szarlotki. Nie jadam. Nie wiem. Miewam smaki na różne rzeczy, natomiast to też podchodzę do tego tak, że oczywiście są rzeczy, warto z nich skorzystać, jeżeli jest okazja, no to nie ma co też posypywać głowy popiołem, bić się w pierś i z wielkim żalem odmawiać, no bo jeżeli jest to warto z tego skorzystać, natomiast ale też to nie dla mnie wzmacnia istotne jest. Ważne jest, tak, nie wzmacnia, jeżeli się od razu sięga po coś. Jeżeli to, rozumiem. Myślę, towarzyszy temu jakaś refleksja i jakaś powściągliwość i odpowiedzenie sobie rzeczywiście, na ile to jest świadome sięganie po coś, a na ile to jest taki impuls. Czyli no to można jeść szarlotkę refleksyjnie, taka byłaby konkluzja można. Naszej. Myślę, że można jeść refleksyjnie i z umiarem. To myślę, że to, co pan mówi, będzie stanowić pocieszenie dla wielu słuchaczy, którzy czasami żywią niepokój, obawę, że ten stoicyzm to jest taki ascetyczny wyłącznie. A tu proszę bardzo, pan Ludwik potwierdza, i to do wszystkich słuchaczy kieruje, bojąc się nadmiernej ascezy w stoicyzmie, że można jeść szarlotkę byle refleksyjnie. A przy okazji mam jedno jeszcze pytanie do pana Ludwika, czy pana bliscy, osoby, z którymi pan spędzał czas podczas wakacji, nie postrzegali pana przedsięwzięcia jako jakiegoś dziwactwa?
W zasadzie specjalnie też nie ogłaszałem wszemi wobec, że oto ja jestem na cyfrowym detoksie, mam ustawione autorespondery, że w czasie od do nie korzystam z telefonu ani z poczty e-mail. Ponieważ byłem z żoną to i rodziną, to wiedziałem, że zawsze jest ten telefon gdzieś w pobliżu. Jeżeli coś się będzie działo, to ktoś zadzwoniłby albo do mnie, albo do mojej żony. I nie spotkało się ani moje poranne wstawanie, ani nieużywanie telefonu nie spotkało się z jakimś ostracyzmem. Także tutaj, jeżeli nawet tego nie mówiłem wobec, to spotkało się to z akceptacją. To jeszcze jedno pytanie odnośnie tego, co pan mówił. Czy zauważył pan wyraźne zmiany jakieś w swoim życiu w efekcie tych porannych medytacji stoickich? Coś się wyraźnie zmieniło? Tak, tak. Zdecydowanie to, że jestem bardziej i lepiej w moim odczuciu przygotowany do tego, co przyniesie dzień. W czym się to wyraża, to ten stan przygotowania? Na przykład w moim uczestnictwie. Ponieważ pracuję w dużej firmie i często mamy różne spotkania i ludzie różnie na spotkaniach reagują, kiedy muszą coś zrobić albo kiedy jest jakieś zadanie z jakąś terminowością i wiem przed takimi spotkaniami, że spotkam kogoś, kto bardzo narzeka i wymyśla rzeczy, w wyniku których nie jest w stanie zrealizować jakiegoś zadania. Albo wiem, że ktoś może reagować negatywnie na to, na moją propozycję i może atakować mnie w jakiś sposób. No i co ta wiedza co ta wiedza zmienia w pana zachowaniu? Dlaczego tak jest lepiej? Dlatego, że jestem w stanie przygotować się zawczasu, że spotkam taką osobę i nie jestem zaskoczony, kiedy już dojdzie do takiej sytuacji, że zrealizuje się ten najgorszy scenariusz, jaki może być. Myślę też, co w zasadzie może się stać gorszego, jeżeli już ktoś wyleje całą złość, jaką żywi, to co poza tym się stanie? Jak tak wyćwiczony, tak przygotowany, zawczasu na sucho mogę wejść w dzień. To znaczy, że nie reaguje pan zaskakującymi pana emocjami na tą sytuację, po pierwsze, a po drugie, może pan bardziej racjonalnie zareagować na sytuację, tak? Myślę, że tak. I tak, to jest ta zmiana. I też podczas tej porannej refleksji zdaję sobie sprawę, że ja również może mnie spotkać sytuacja, której nie przewidzę i ja mogę się w jakiś sposób emocjonalnie zachować. I staram się też przygotować właśnie na to, na co na nieoczekiwane. Mogę to tak ująć. Rozumiem. I ostatnie pytanie, które jeszcze mi przyszło do głowy, bardziej już związane z tym doświadczeniem detoksu. Czy po już tym okresie odłączenia od elektroniki, czy pan zaobserwował u siebie, zmiany w sposobie funkcjonowania, myślenia, reagowania? Czy coś takiego się wydarzyło, co odczuł pan jako inne? Tak. Czego bardzo dużą wartością dla mnie jest pozbycie się kompulsywnego sprawdzania telefonu za każdym razem, kiedy przyjdzie jakaś myśl. I wiem, że nie muszę sprawdzać danej rzeczy po raz enty, bo w czasie danego dnia niewiele się pewnie zmieniło i w ciągu tygodnia też się niewiele zmieni i rzeczy, które musiałbym sprawdzić w internecie, mogą spokojnie poczekać do czasu, kiedy rzeczywiście będę siedział przy komputerze i nie muszę sięgać specjalnie po to. Zauważyłem to, że bardziej jestem w danym momencie, to znaczy kiedy bawię się z dziećmi, to bawię się z dziećmi i
nic innego po prostu nie jest. Także staram się, czuję, że w danej chwili, w tym momencie, który mam, który w zasadzie jako jedyny mam do dyspozycji, którym mogę zdecydować, co chcę, nie ma dodatkowych dystraktorów w postaci myślenia o telefonie albo o sprawdzeniu jakiejś oferty albo właśnie o sprawdzeniu po raz kolejny jakiejś informacji i bardziej mogę być w danej chwili. Czyli w zasadzie przypomniały mi się czasy, kiedy tego telefonu w ogóle nie miałem. I w zasadzie żyłem i miałem kontakt z ludźmi i też nie jest prawdą to, że pozbycie się telefonu, odstawienie go na jakiś czas, to odłącza człowieka całkowicie od kontaktów z innymi ludźmi, bo te kontakty są, one w inny sposób są wyrażane, natomiast nie ma też potrzeby ciągłego wysyłania sobie takich memów i w zasadzie te współczesne kanały komunikacji służą do tego, żeby sobie chyba w większości wysyłać śmieszne obrazki, jakieś żarciki, niż konkretnie przeżywać konkretnie dzielić się informacjami i po prostu je przeżywać między sobą. Już abstrahując od tego, że bardzo wielu informacjami wcale nie musimy się dzielić tak często, prawda? Dawniej, tak, jak pan tak. pamięta, ja też dobrze te czasy pamiętam, że nie mieliśmy telefonów komórkowych kiedyś. Ja pamiętam też czasy, kiedy w ogóle w domu nie było telefonu. Miałem chyba 16 lat. Nie, przepraszam. 12 to mogło. Mogło mieć 12 lat, kiedy w moim domu się pojawił telefon tak zwany stacjonarny. I to też było dla mnie przedziwne, że każdy w każdej chwili może do mnie zadzwonić. A potem się pojawiły komórki i dawniej ludzie sobie radzili bez tego ciągłego informowania się o wszystkim. To było możliwe. Tak. Dzisiaj my musimy cały czas mieć najświeższe informacje o wszystkim ważnym, co się dzieje, a może to wcale nie jest takie potrzebne. I czy panu się, bo to już minęło z tydzień albo dwa od końca tego detoksu pańskiego, czy panu się udało utrzymać tą wolność od przymusu sprawdzania tych informacji? Tak. Jeżeli chodzi o telefon komórkowy, to jak najbardziej. Nie mam problemu z tym, żeby telefon mieć cały czas koło siebie, ponieważ jestem w pracy i ktoś może z pracy do mnie zatelefonować, natomiast nie mam potrzeby, żeby sięgać do niego, żeby sprawdzać. Siedzę też przy komputerze i z samym telefonem nie mam problemu. Więcej jest wyzwaniem utrzymanie tej czujności, korzystaniu z komputera, kiedy w zasadzie siedzę przy nim, kiedy pracuję. A mam jeszcze jedno pytanie, przyszło mi do głowy. Kiedyś niedawno rozmawiałem z jednym psychologiem na ten temat i zwrócił mi na to uwagę. Czy jak pan się kładzie spać, to kładzie pan telefon na szafce obok? W zasadzie tak. Jedynym uzasadnieniem jest budzik. Nie mam budzika takiego odrębnego. Rozumiem. I stwierdziłem, że rozważałem właśnie, to był jedna z reguł, którą też przyjąłem, że nastawienie budzika i wyłączenie budzika nie jest złamaniem reguły cyfrowego detoksu. To jest jedyne urządzenie, jakie mam. I stwierdziłem, że nie byłoby właściwym kupowanie teraz budzika, na żeby nie korzystać z budzika w telefonie. I no tak, to się wydaje racjonalne. Natomiast muszę powiedzieć, że słyszałem właśnie od psychologów znajomych, że zdrowe jest nie kładzenie telefonu na szafce nocnej obok łóżka, czyli trzeba by zainwestować w budzik, dlatego że podświadomie umysł, który się kładzie spać razem z ciałem, on wie, że ten telefon tam leży i że jest. I jakby co to można sprawdzić. I że to na poziomie podświadomym stanowi pewnego rodzaju rozproszenie naszej uwagi. Już sam fakt, że on tam leży na tej szafce. Ja zacząłem tak robić, muszę przyznać, że od paru miesięcy telefon zostawiam w drugim pokoju. Mam zegarek, który mnie budzi, jeżeli tego potrzebuję, ale jakoś tak się przestawiłem ostatnio, że się budzę sam już. Udało mi się to uregulować, więc to też jest jakieś rozwiązanie, że mój organizm sam mi mówi, kiedy mam wstać. Panie Ludwiku, bardzo panu dziękuję za tą relację, za dużo inspirujących myśli, którymi się pan tutaj ze mną i
ze słuchaczami podzielił. Trzymam kciuki za dalsze sukcesy w świadomym zarządzaniu swoim czasem i życiem. Dziękuję bardzo. Również dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. To była rozmowa z panem Ludwikiem. Jeszcze raz bardzo jemu dziękuję za odwiedzenie mnie i porozmawianie na temat jego cyfrowego detoksu. Chciałem teraz tą rozmowę opatrzyć kolejnymi relacjami, które do mnie spłynęły z cyfrowego detoksu. Zacznę od relacji pani Anny. Oto jej relacja. Czytam. Dzień dobry. Chciałabym podzielić się z innymi osobami idącymi stoicką ścieżką kilkoma spostrzeżeniami na temat detoksu cyfrowego. Właściwie siadając teraz do komputera, zawierzam sobie, że te obserwacje mam. U mnie detoks nie ma charakteru incydentalnego, ale stały. Natomiast oczywiście nie jest to oczyszczenie zupełne, do dna. To mogłabym uzyskać pewnie dopiero na emeryturze i to spędzonej w Bieszczadach. Tylko utrzymywanie takiego poziomu toksykacji, żeby żyć harmonijnie. O ile nie jest dla mnie bolesna cyfrowa abstynencja, to bardzo boli backtox, powrót do środowiska elektronicznego po dłuższym urlopie. Lubię swoją pracę zawodową, chociaż polega ona w znacznej mierze na siedzeniu przed ekranem. Albo coś oglądam, albo organizuję i produkuję potrzebne do tego dokumenty oraz treści, albo redaguję to, co napisał ktoś inny. Jednak praca jako taka nie mieści się w pierwszej trójce moich osobistych priorytetów. Jest raczej środkiem niż celem i nie mam na myśli finansów. Z niej czerpiąc, realizuję swoje wartości główne. Inaczej ma się sprawa z moim życiem pozawodowym. Tu kontaktu z ekranem jest stosunkowo niewiele. Nigdy nie było mnie w mediach społecznościowych, mało oglądam telewizji, ewentualnie interesujący mnie film lub co jakiś czas skrót wiadomości. Nie lubię długich rozmów telefonicznych i serii SMS-ów. Chętnie za to słucham muzyki, podcastów lub wykładów na ciekawe dla mnie tematy. Przedkładam książki papierowe na te elektroniczne. Wychodząc rano z psem na spacer, a mieszkam w dużym mieście, po drugiej stronie ulicy jest park, staram się zharmonizować z tym, co jest wokoło. To taka żywa, naturalna część porannego przeglądu siebie. Przypomnienie sobie, kim się jest, na tle tego, co bardziej niezmienne niż ja sama. Po wyjściu z pracy lubię zamykać drzwi mojego biura definitywnie. Po prostu zawieszam sprawy do jutra. Rano i tak pokazują mi się w innym świetle. Nie stawiam barier, że nie wolno koleżankom do mnie telefonować, w inny sposób komunikacja ze mną jest niemożliwa, ale zdarza się to w uzasadnionych potrzebach lub chęcią przypadkach. Nie narzekam na brak informacji, na nadmiar też nie. Konkretne sprawy społeczno-polityczne i tak ciągną się tygodniami. Zawsze natknę się gdzieś na ślad informacji, który prowadzi mnie do konkluzji lub pozwoli umiejscowić ten konkret w znanym mi spektrum. Jeśli coś wyda mi się interesujące lub potrzebne, dowiaduję się więcej na ten temat. Bywa, że znajome osoby pytają mnie, jak mogę być tak obojętna na ważkie sprawy, które pojawiają się co dnia. Jak mogę być tak bierna w stosunku do wielkich tematów współczesności. Jaki daję przykład dorosłemu już dziecku, nie idąc na manifestację w sprawie aborcji. A taki, że lepiej samemu decydować o tym, co się robi oraz z namysłem dysponować swoim zaangażowaniem, wybierając to, co moim zdaniem może przynieść większą korzyść. Czy zdaję sobie sprawę z tego, że mój bliski znajomy zapuścił brodę, co prezentuje na Facebooku? Pewnie kiedy się z nim zobaczę, nie będzie miało dla mnie znaczenia, że 5 lipca 2020 roku miał brodę. Jeśli dla niego tak, to o tym mi powie. A 5 lipca wolę poobserwować ten nurt, który płynie pod wydarzeniami bieżącymi, społecznymi, politycznymi, kulturowymi, zachodzącymi w moim własnym życiu.
łączy się z nim, z nich czerpie, ale skąd inąd pochodzi i gdzie indziej zmierza. Dziękuję za wiedzę i wszystkie myśli, które czerpię od Państwa. Wydaje mi się, że te moje rozważania mogą stanowić wkład w dyskusję o cyfrowym detoksie. Tyle, jeżeli chodzi o relację Pani Anny. Za tą relację bardzo dziękuję. Chciałbym zwrócić uwagę, że to, co Pani Anna nam tutaj przysłała i z czym się podzieliła, jest w pewnym sensie przepisem na wplecenie cyfrowego detoksu w codzienne funkcjonowanie, tak jakby właśnie tego typu uważność na to, jaki jesteśmy, jak funkcjonujemy w elektronicznym świecie, była jednym z niezbywalnych elementów czy fundamentów normalności w naszym codziennym życiu. Ja się z tym podejściem zgadzam. Uważam, że zważywszy na tą sytuację goliatowską, którą opisałem we wstępie do dzisiejszego podcastu, my powinniśmy być w dwójnasób czujni, obcując ze środowiskiem cyfrowym, dlatego że nie zauważamy momentu, po przekroczeniu którego zatracamy siebie. Dlatego taka uważność, to stawianie granic, to zamykanie drzwi, różnego rodzaju drzwi, gdzie po ich zamknięciu jesteśmy w innym świecie, w świecie bardziej dla siebie, dla swoich bliskich, dla tego, co jest nam bliskie i dla tego nurtu, którego inaczej nie dostrzegamy. Ja także mam psa i także chodzę na spacery. Lubię długie spacery po lesie, podczas których nie mam ze sobą żadnego urządzenia elektronicznego i podczas których staram się skupić nie na tym, co będzie jutro, nie na tym, co było wczoraj, nie na jakichś abstrakcyjnych, nawet filozoficznych rozważaniach, ale staram się skupić na lesie, na przechadzce, na tym, jak chodzę, jak czuję grunt pod nogami. I to jest naprawdę bardzo miłe doświadczenie. Podobne doświadczenie mam bardzo często, kiedy wyprawiam się dalej na rowerze. Raz, dwa razy w roku, co najmniej dwa razy w roku wyprawiam się na dłuższą wycieczkę rowerową, taką kilkudniową, nawet tygodniową, gdzie niezwykle ważne jest dla mnie, żeby być w kontakcie z drogą i otoczeniem, a nie z czymś, co nie dotyczy tego, co się dzieje tu i teraz ze mną. I to doświadczenie heraklitejskie, tego płynięcia ze światem, albo tego płynięcia świata, tego zanurzenia z płynięciem, w płynięciu świata nieelektronicznego, jest niezwykle odświeżające i daje olbrzymią wewnętrzną przestrzeń. Więc ja mam bardzo podobne doświadczenie do pani Anny i w pełni się solidaryzuję z jej strategiami. Przechodzę do następnego listu. List od pana Mateusza, który pisze tak, cytuję. Dzień dobry. Żeby faktycznie dobrze opisać, jakie znaczenie miała dla mnie asceza elektroniczna, warto nakreślić sytuację, w jakiej się znajduję. Obecnie spędzam studenckie wakacje z dala od obowiązków uczelnianych aż do 1 października. Ze względu na pandemię i parę innych czynników, większość czasu wakacyjnego spędzam w rodzinnym domu. Po odcinku prostego stoika wakacyjnego postanowiłem, że ascezę elektroniczną potraktuję jako dobrowolny dyskomfort, przecież tak potrzebny w czasach obecnych wygód. Tak więc wybrałem sobie 3 dni w ciągu miesiąca, w których zrezygnowałem do godziny 13 z korzystania z jakiegokolwiek elektronicznego rozpraszacza. Nie jest to duże wyrzeczenie, ale stanowi dla mnie wstęp do dalszej pracy. Niemniej jednak po takim krótkim czasie mogłem zauważyć sporo zmian w moim dobowym rytmie. Bez ciągłego dostępu do internetu zmienia się całkowicie perspektywa. Przestaje się płynąć bez przerwy w strumieniu danych dyktowanych przez kolejne odnośniki, skojarzenia czy chęć rozrywki. Przy takich okolicznościach człowiek zaczyna zwracać uwagę na to, co jest w jego otoczeniu. Okazuje się nagle, że w ciągu dnia można odciążyć innych domowników pracą w gospodarstwie domowym, jak i paradoksalnie odkryć coś absolutnie nowego w sobie. Aby skutecznie zapewnić sobie czas, okazało się, że jestem w stanie zupełnie więcej czasu poświęcić na lekturę
oraz dodatkowo krótko poćwiczyć fizycznie, mimo że niespecjalnie za tym przepadam. To trochę tak, jakby pozbyć się starego chodnika z pokoju i mimo że w zasadzie nic wielkiego się nie zmieniło, to pomieszczenie wydaje się zdecydowanie obszerniejsze. Pozdrawiam, Mateusz. Panie Mateuszu, bardzo też dziękuję za tą relację. W szczególności, że pokazuje Pan, że nawet ograniczony detoks cyfrowy, ograniczona asteza elektroniczna, taka trzydniowa i też tylko od którejś godziny, potrafi sprawić, że dostrzegamy czegoś, czego w innej sytuacji byśmy w ogóle nie dostrzegli. Możemy dostrzec rzeczy, które są w nas, a o których byśmy nie wiedzieli, że są w nas, gdybyśmy tego nie doświadczyli. I to jest prawda. Taki polski filozof, na którego czasami się tutaj powołuje, Henryk Elsenberg, powiada, że myśli, które mamy i których nie wydobędziemy na wierzch, których nie ujawnimy, nie zapiszemy, nie przemyślimy, są trochę jak suche liście, które opadają na ziemię i blokują wzrost świeżej trawy, świeżych roślin, w efekcie czego zamiera w nas życie intelektualne. Taka jest refleksja Elsenberga. Trzeba wsłuchiwać się w siebie, w swoje przemyślenia, w swoje myśli, w swoje doświadczenia, rozważać je, wydobywać na wierzch, bo dzięki temu użyźniamy nasze wnętrze, jeżeli mogę się tak biologicznie wyrazić. Teraz przechodzę do kolejnego, ostatniego przygotowanego już na dzisiaj zapisu z cyfrowego detoksu. Jest to zapis, który dostaliśmy od pani Marii, która pisze następująco. Cały tegoroczny sierpień spędziłam w Beskidzie Wyspowym z radością praktykując elektroniczny detoks. Zabrałam ze sobą telefon bez internetu. Trudno tu o zasięg. I mój ulubiony czytnik Kindle z kilkoma książkami, obiecując sobie, że nie będę zbyt często do niego sięgać. Czytnik dla wygody, bo papierowe książki zbyt ciężkie w plecaku. Już od pierwszego dnia ogłupiały w ciszy umysł, pozbawiony bodźców, do których przywykł, takich jak internet, Netflix, Facebook, śledzenie tego całego chaosu zwanego polityką, rozgląda się za jakąś zastępczą działalnością. Obserwuję, jak do głosu dochodzi ciało, wszystkie zmysły. Dzwoni cisza, bzyczące owady, pojedyncze głosy ptaków, trzask suchej gałęzi, opadającej z drzewa wiatr. Któregoś wieczoru leżymy na gorących kaflach tarasu, popijając zimne piwo z lodówki, z lekka tylko przeterminowane. Dar od zaprzyjaźnionego komornika, który zostawił nam swoje zapasy, wracając do domu w mieście. Zza uchylonych drzwi sączy się smuga zapachu ziół suszonych nad kuchnią na zimowe herbaty. Czekamy na deszcz. Obserwujemy, jak kolejne pasma gór znikają we mgle. Wczoraj w nocy Perseidy, dziś burza, już pada. Zostaje jeszcze na chwilę, żeby poczuć na sobie pierwsze pojedyncze krople. Jak wolno i wspaniale płynie tu czas, bezelektroniczny. Za chwilę będzie noc, a poranek oddalony, jakby wydarzył się przed kilkoma dniami. Życie toczy się tu pomiędzy forsownymi długimi spacerami, wyprawami po prowiant do miasteczka, a wypoczynkiem na tarasie domu na szczycie góry. Gdy leżę tak bez sił, obserwuję, jak roślinność przyjmuje taras we władanie, krok po kroku, skrada się. Tak bujna tu, widać gleby żyzne. Wokół rezydują dwumetrowe pokrzywy, dzika marchew. Wielki jak nigdzie indziej podagrycznik. Drewniana balustrada tarasu, która miała być granicą między naturą a kulturą, sforsowana została z upływem czasu przez jeżyny. Wysunęły się między szczebelki, wyciągnęły ramiona, gałęzie i pełzną po zmurszałych deskach w naszą ludzką stronę. Kuszą dojrzałymi, połyskliwie czarnymi owocami, ale wystarczy zrobić krok do przodu i stare deski pękają, grożąc uwięzieniem stopy między drzazgami drewna. Pozostaje więc patrzeć, podziwiać tę bujność. Któregoś roku dotrą do kamiennej części tarasu, a potem może oplotą dom.
chmury nad tym wszystkim to osobny rozdział tej kontemplacji. Wszystkie kształty i kolory rozmaicie podświetlone w zależności od pory dnia. Różowo-szare, gdy świta, białe, pulchne, bogate w ciągu dnia i ta wielka różnorodność odcieni w okolicach zachodu słońca. Są tu też jako przedmiot obserwacji liczne, niezauważone dotąd przeze mnie owady. Drobne lub większe żuczki, wspaniale lub dyskretnie ubarwione motyle i jeden zaprzyjaźniony ślimak, bezskorupkowy, szaro-brązowy. Wpełza na taras wieczorową porą pożywić się rozmoczoną, suchą karmą dla kotów. Kilka ziarenek wypadło, gdy wytrzypywałam plecak. Ślimak przychodzi na ucztę w kolejne wieczory, aż w którymś momencie przysyła swoje drobne potomstwo. Mówi się, że jedna fotografia wystarczy za 1000 słów. Można by też umieścić ją na Facebooku, zbierając liczne lajki. Ale czy wtedy obejrzałbym tak dokładnie wszystkie te kolory i kształty istot wokół mnie? I czy sfotografowane, zaliczone zostałoby we mnie na dłużej, przynosząc jednocześnie taki wewnętrzny spokój? Koniec relacji. Bardzo dziękuję pani Marii, w szczególności za poetycki wymiar tej relacji. Chciałem zwrócić uwagę na to, że cyfrowy detoks, tak jak został tutaj opisany, otwiera przed nami przestrzenie doświadczenia, o czym mówiłem także wcześniej, mówiąc o moich wędrówkach leśnych, przestrzenie doświadczenia, które pozostałyby inaczej niezauważone i nie odezwałyby się w nas i nie odegrałyby roli w naszym życiu. Bardzo cenne jest spostrzeżenie, które pani Maria tutaj podsuwa, że pragnienie podzielenia się jakimś doświadczeniem z kimś, pragnienie w postaci zrobienia zdjęcia, żeby nam coś nie umknęło i wrzucenia go na Facebooka, ono w efekcie i działanie, które po nim następuje, bardzo spłyca nasze doświadczenie, bo zaprzątając nasz umysł koniecznością uwiecznienia czegoś, sprawiamy, że to coś prezentuje nam się dużo płycej. Nie dostrzegamy całej gamy kolorów, które byśmy dostrzegli, gdybyśmy naszą uwagę w całości poświęcili na to doświadczenie. Dokładnie tak jest. Kiedy część naszego umysłu jest gdzieś indziej, kiedy część naszego umysłu pamięta o portalach społecznościowych, o potrzebie dzielenia się, o konieczności robienia zdjęć, o tym, że ten aparat jest w komórce w kieszeni, wtedy my nie percypujemy tego, co nam się przydarza, wszystkimi możliwymi receptorami i z całą uważnością i na pewno coś z tego, co nam się przydarza, wtedy właśnie nam umyka. Tak jest. Więc za przypomnienie tego, że nasz umysł ma dość ograniczoną pojemność, jeżeli chodzi o to, ile rzeczy naraz doświadczamy, za przypomnienie tego pani Marii bardzo dziękujemy. To była ostatnia relacja. Za przesłanie jej bardzo dziękuję, za wszystkie relacje, które dostałem, bardzo dziękuję. Zachęcam słuchaczy do eksperymentowania z cyfrowym detoksem. Wróciliśmy już wprawdzie do rzeczywistości. Potrzebujemy życia elektronicznego, bo ono po prostu jest dzisiaj normalną częścią naszego funkcjonowania, ale mimo tego warto zaplanować sobie w ciągu dnia czas bez elektroniki, czas bez funkcjonowania w cyfrowym świecie obrazów, dźwięków i informacji, po to, żeby przypomnieć sobie siebie, żeby podoświadczać czegoś innego, co bardzo często okazuje się być bardzo cennym elementem naszego codziennego życia i co daje nam zupełnie innego typu energię. Więc do tych eksperymentów, do takiego zamykania drzwi i oddzielania czasu elektronicznego, czasu nieelektronicznego, bardzo serdecznie w codziennym funkcjonowaniu wszystkich zapraszam i bardzo takie podejście, taką postawę rekomenduję. A za wysłuchanie mnie dzisiaj bardzo serdecznie już dziękuję. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Ze Stoickim Spokojem.